Siemaneczko, jestem Rówa. Dzisiaj odwiedziłem chłopaków, co trenują ninja. Dzisiaj Wam przybliżę taki sport. Mam nadzieję, że Wam spodoba się filmik. Zostańcie z filmikiem na dłużej. A dzisiaj jest ze mną Przemo Werduk. Siemaneczko. Siemanko. Przemo, powiedz moim widzom może pokrótce, jak to się wszystko zaczęło i skąd pomysł na trenowanie takiego rodzaju sportu? O, zupełnie z przypadku trafiłem na trening. No i zostałem na dłużej, a teraz tutaj trenuję ludzi. No i teraz może powiedz, jak to wszystko wygląda? No jak wygląda? Zaczynamy od rozgrzewki, potem krótki trening siłowy i latamy po przeszkodach, które mamy tutaj. Za chwileczkę Wam wszystko pokażemy. I nawet ja będę mógł tutaj coś poświrować. Wymęczymy Mrówę dzisiaj. Także zobaczymy. Dobra, widzimy się, mordeczki, za chwileczkę. Siemaneczko, jest jeszcze ze mną dzisiaj Olek. Siema. Olek, co tutaj dzisiaj chłopaki będą działać? W danym momencie chłopaki i jedna dziewczyna będą robić tak zwany EMOM, czyli będą mieli kilka ćwiczeń do wykonania w minutę. Prawdopodobnie wykonają je 15-20 sekund, reszta to będzie czas na odpoczynek i tak przez 15 serii. Dobra, lecimy dalej. To jest tak zwane tylko przygotowanie pod to. Okej. Mamy szybki 15-minutowy trening. Mamy minutę pracy. W minutę pracy mamy zrobić 3 pociągnięcia, 3 pompki. I na przykład zrobimy to w 12 czy 15 sekund i do końca pełnej minuty mamy resta. I z początkiem kolejnej minuty zaczynamy następną serię. I tak 15 A ile serii? Ile serii? 15. 15 minut, 15 serii. W każdej minucie mamy zrobić 3 pompki i 3 pociągnięcia. To grubo. Także o, działa, ekipa działa. Zobaczcie tutaj. Lecimy dalej. Go. Czekaj, bo Kuba chce czas mierzyć. Aha, dobra. Jaki czas? 30-67. Tyle co 20 sekund. Także 25 na pewno jest zasięg. Dobra.
sekund. Tyle? No 58, bo źle zatrzymałem trochę. Ale dobry czas do poprawienia na pewno. Chyba, że jesteś Kubą.
No wychodzi. Dobrze, teraz bujaj. Nie jest to prosty. Presja, teraz presja. Mamy. Zaraz spróbuję. Pum. Tutaj to raczej bez kłopotu z tego na to. Jak się można wybudować. Co nowe ja zrobiłem? Co robicie? Spokój. Weź się ten. Przemo jeszcze mówi, że jeszcze koła spróbuję. Powiem wam, że próbowałem. Naprawdę to jest kawał ciężkiego chleba. Tutaj trzeba wylać wiadrę potu, żeby coś tutaj wyszło. No i idę spróbuję. No. Ja się nigdy nie poddaję, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Artur na kołach. I hop. Dobrze. I przekładka jeszcze raz. Dobrze. Bardzo dobrze. Powiem wam, że ciężko, ale warto chłopaków to odwiedzić. Powiem, że naprawdę ręce pracują. Kuba, opowiedz tutaj moim widzom jeszcze, czy jesteś zadowolony ze swoich podopiecznych. Dokładnie, jesteśmy mega zadowoleni z podopiecznych. Jak widzieliście tutaj na filmiku, ciągły progres, latają. Jeszcze pokaż tu końcówkę, a kolega spadł. No ale co tam, progresujemy z tygodnia na tydzień, podnosimy sobie poprzeczkę. Czasy sobie ciągły poprawiają. Progres. Twój najlepszy czas? Gdzie, na torze tu? Tak, tutaj na torze. Ja dzisiaj nie biegałem, ale najlepszy czas wykręcił młodzik. 23 sekundy, tak młody? 22 sekundy. 22 sekundy. Także czas rewelacja. A twój rekord taki tutaj na torze? Twój rekord, wiesz, my tory zmieniamy, także nie ma jednego toru systematycznie takiego samego, tylko po prostu z tygodnia na tydzień zmieniamy te tory, żeby była różnorakość. Jak widzieliście, mam nadzieję, że się filmik będzie podobał. Odwiedźcie chłopaku z Ninja, Gym Lublin, polecam. Widzimy się, dzięki, cześć. Jeżeli się podobał filmik, to zasubskrybujcie mój kanał, udostępnijcie znajomym, dajcie komentarz dla zasięgu, a ja z wami widzę się za tydzień. Pozdrawiam serdecznie, cześć!